Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się budową, znaczy pokażę Wam, jak zaprojektowałem i wybudowałem nową lampę akwarystyczną. Ten film będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części pokażę Wam, jakie materiały, jaki to ma być projekt i tak dalej. W drugiej części opiszę już gotową lampę. Samego procesu składania jakby nie będę pokazywał. Pokażę Wam jeszcze w międzyczasie tylko naszego nowego mieszkańca. Malutka kotka została adoptowana, ponieważ była samotnie na działkach. Prawdopodobnie przez zimę by zginęła. Jest na razie, boi się wszystkiego. Tutaj nasz kot w centralnym miejscu. Jak wiadomo, według niego on tutaj rządzi. No i pies oczywiście jest też, nadal głosu nie daje. No dobra, przejdźmy do budowy lampy. Otóż zdecydowałem się zbudować nową lampę do Malawi, ponieważ ta, nawet jako że służyła mi dobrze, no wszystko z nią jest w porządku, poza tym, że żarnik, który był tutaj, Hakui, wymontowałem i zamontowałem do morskiej kostki. Nie wiem, na jak długo to tymczasowe rozwiązanie tutaj będzie z tą lampą. Więc akwarium 720 litrów oświetlone takimi oto żarówkami GU10 3-watowymi, 5 sztuk, jest rozwiązaniem słabym. Jak widać, tutaj jest ciemno w tym akwarium i zdecydowałem się zastosować świetlówki. Poza tym tylko raz w historii swojej miałem świetlówki nad akwarium i te świetlówki no całkiem wybarwiały ryby. Także świat stanął w miejscu, w ogóle odwrócił się do góry nogami, ponieważ ja znany z tego na forum klubu Malawi, znany z tego, że jestem absolutnym fanatykiem światła Hakui, będę miał w akwarium świetlówki. Jest to też rozwiązanie budżetowe, nie da się ukryć. Tutaj pewne nakłady finansowe ze sobą jednak pociągnęło akwarium morskie i tutaj zwyczajnie trzeba było ciąć koszty. Świetlówki to pokażę Wam w drugiej części filmu, jakie zastosowałem, jak to wszystko zmontowałem. Natomiast teraz skupimy się na obudowie. Otóż, korzystając z okazji, że u mojego ojca na wsi trwa właśnie remont domu, w którym pomagam, to miałem okazję i dostęp do warsztatu z różnymi, nie dość, że materiałami, to jeszcze z różnymi elektronarzędziami i mogłem wyżyć się artystycznie. I tak oto stworzyłem takie coś. Jeszcze wymaga to oszlifowania papierem ściernym, który tutaj jest przygotowany. Taka oto deska. Jak widzicie, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Tutaj już nawiercone otwory, które zaraz powiem, do czego będą służyć. Z tej strony wyfrezowane miejsce do schowania śrub. No ogólnie taki oto stojak. On na akwarium będzie stał w ten sposób. Ta lampa chciałem, żeby oświetlała porządnie całe akwarium. Dlatego zrezygnowałem z powieszenia jej nad akwarium. To jest idealnie, tutaj pasuje do szerokości mojego akwarium, 73 cm. I tak sobie będzie tutaj stał. Z jednej strony jeden, z drugiej strony drugi. Jak widzicie, tutaj drugi. Ok. Jeżeli chodzi o te otwory, to planuję zrobić to tak. Aha, pozostałe elementy może najpierw. To są rynny. Ta rynna wygląda tak, to jest rynna G80, takie ma oznaczenie, jakby ktoś chciał kupić taką w sklepie. Tutaj, jak widać, ma taką dziurę na całej długości dla wzmocnienia konstrukcji, taka rurka jakby. I w tą rurkę idealnie pasują pręty gwintowane 8 mm, nawet są ciut luźne.
I planuję zrobić to tak, że te cztery rynny, docelowo pięć, mam otwory na pięć takich rynien, ale że rynny są sprzedawane w ilości 4, znaczy w długości 4 metry, a ja chciałem mieć tutaj 155 cm taką rynnę. W razie gdybym kiedyś w przyszłości zdecydował się zamontować tutaj świetlówki 150 cm, to mam już taką lampę przygotowaną. I te rynny no, z 4-metrowego odcinka da się wyciąć tylko dwa takie 155-centymetrowe fragmenty. Jeszcze mam tam kawałki, które zostały odcięte, czyli 90 cm, dwie sztuki. No i zobaczymy. Może tą piątą zrobię z dwóch sztuk. Zobaczymy, jak to by musiało razem. O, malutka. Nie bój się. Zobaczymy, jak to będzie razem po złożeniu. Te rynny będą równocześnie, że będą zapewniały sztywność tej konstrukcji. Będą od wewnątrz wyklejone taką taśmą srebrną i będą pełniły funkcję odbłyśnika. I teraz tak, jak to będzie zamontowane? W te dziury tutaj w rynnach wprowadzę tamte pręty, które tutaj będą wkręcone, wsadzone w te otwory w każdej z desek i od strony zewnętrznej zakręcone śrubami. Oczywiście podkładki, tu wyfrezowałem sobie stosownie duże kółka, tu wejdą podkładki na to nakrętki. I to te pręty wintowane będą przez całą długość i z drugiej strony analogicznie tutaj też przygotowane miejsca. To jest akurat w ten sposób. Dlaczego tak tutaj? Jak widać, światło będzie przesunięte ku przodowi, bo to jest jakby ta cała deska jest symetryczna. Natomiast światło chciałem, żeby z przodu było więcej niż z tyłu. Ta rynna z tyłu dochodzi mniej więcej dotąd. Kilka centymetrów. Nie robiłem tego symetrycznie, ponieważ wolę więcej światła z przodu, jak ryba płynie przy szybie, żeby była oświetlona. I teraz tak, cztery takie do pięciu, jeszcze nie wiem, czy wykorzystam tamte krótkie elementy. Rynna, na tej desce będzie to źle widać. Mam jeszcze drewniane kołki. Te drewniane kołki umieszczę tutaj, w tych otworach. I rynna będzie... Tu będzie pręt i rynna będzie się tak zamykać i kłaść się na tym kołku. I tu będzie dookoła, także to pozwoli jej nie opadać. Oczywiście w rynnie będą zamontowane uchwyty do świetlówek i oczywiście będą wklejone kable. Pod tą taśmę wklejone będą kable do świetlówek, żeby prąd puścić, tak? W dwie strony. Układy zapłonowe, jako że postanowiłem zastosować magnetyczne, bo to będą świetlówki T8, gdyż takie były najzwyczajniej w świecie budżetowe, będą z jednej strony tylko. Tak, żeby wszystko, cała okablowanie i tak dalej schodziło z tej lampy z jednej strony. Tu oczywiście śruby do tych prętów i podkładki, jakieś tam narzędzia. Tutaj dwa kable do świetlówek, do zasilania. Postanowiłem, że będą parami się zapalały. Nie ma sensu, albo jedna, a na drugim kablu trzy. Nie ma sensu tutaj prowadzić czterech kabli i tak w większości czasu to światło będzie ze wszystkich naraz. I teraz tak, świetlówki to są rury 155 cm, cała lampa będzie miała około 158 cm.
Około, bo nie mierzyłem grubości tych desek, szczerze mówiąc, więc nie wiem. Moje akwarium ma 180 cm długości, także tutaj będzie w sam raz. Świetlówki mam 120 cm, bo takie były ogólnodostępne, były ekonomiczne. Oczywiście te 8. I ułożę je na przemian, to znaczy jedna z tej strony, w drugim tu, potem tu, potem tu. Tak, żeby to światło było równomiernie na całym akwarium. One będą tak na zakładkę, na przemiennie. Mógłbyś stąd iść? Dzięki. Tak, też Cię rozumiem. I tak to w zasadzie będzie wyglądało. Jakbym kiedyś zdecydował się na dłuższe świetlówki, to tutaj mam opcję, żeby je zamontować. To jest 150. Oczywiście jakbym chciał wymienić kiedyś układy zapłonowe na elektroniczne, to też mogę je zamocować albo to poza akwarium, tylko puścić kabel, albo z boku tych listewek i ewentualnie można je wsadzić do jakiegoś plastikowego pudełka, które można tam zamocować, tak żeby ryby tego nie ochlapały. Ok, to tyle jeżeli chodzi o pierwszy filmik. Ja to zmontuję. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj skończyć, bo tu będzie wymagało cięcia, a jeszcze muszę wyjść z domu. Także możliwe, że drugi filmik będzie dopiero jutro. Więc zachęcam do obejrzenia obydwu i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i jakie napotkam trudności przy budowie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.